Ojoj, oj, już, tak. Już, pada następny. Czyli dekab już nie wchodzi. Kapadł po prostu, no już bez szans. Nie, już nie tak, można skapować. Tak. Od Lighta nie mogą samego zostawić, bo zaraz Barley padnie. Bo na pewno tak. Odyn pojedzie na tę tą bagietkę. Ale tam dostał Weru straszliwie. Ojoj, piękny battle. Nie ściągają Werwolfa. Zostało im pół minuty. I teraz pytanie, co zrobi Odyn? Znaczy Odyn... Jeżeli trafi Michaela i przebije, to już jest koniec w tym momencie. Dziubek tutaj rusza w stronę Odyna. Jeżeli wszyscy naraz by pojechali, to może jeszcze by się ten... Ale to za mało czasu. 12 sekund. Ucieka Odyn w tym momencie. Zobaczcie. Odyn ucieka, tak. Pędzi jak szalony, żeby tutaj się nie zatrzeć. A, wpada na budynek! Trzy, dwa, jeden. Zero. Zabrakło dosłownie paru cennych sekund. Dosłownie. Tak, a mogłoby się to skończyć inaczej. No w tym momencie tutaj przypieczytowują swoje zwycięstwo. Tak. Przypieczytowują w tym momencie swoje GTX-y zwycięstwo. Gratuluję. No, wyjmują tutaj zdecydowaną przewagę. W tym momencie, niezależnie od rozgrywek reszty, w tym momencie już po prostu zwyciężyli. Ale wiesz, to mi się naprawdę wydaje, Spichu, w tym momencie wydaje mi się, że oni się pogubili, wiesz, GTX-y. Wiesz co, to tak dziwnie trochę wyglądało, nie? Ale tak, oni się tak jakby pogubili. Się po prostu pogubili, wiesz, według mnie. Delikatnie się pogubili chłopaki, gdzieś tam, wiesz, rozjechali się daleko i stracili kontrolę nad mapą. Bo wiesz, ta mapa jest bardzo dziwna, tutaj jednak, wiesz, ciężko ustawiony w mieście, nie wiadomo jak to ukryć w ogóle. Tak. RCK-ami, bo one się wystarczy, że te WZ-y by się wróciły, a RCK-i, prawda, z Wilków wjechały na te RCK-i, które by wjechały na te WZ-y, no to by się coś takiego stało jak wczoraj. Na bitwach, że po prostu jedni by zginęli. Tak. Że tutaj jest taka ciężka sytuacja, tutaj bardzo... Ta mapa jest ogólnie bardzo ciekawa, bo tutaj mamy i miasto, i górki jakieś, i pagórki, i dołki, i rzekę, i wszystko naraz praktycznie. Tak, ale widzisz, oni zrobili pierwszą fajną rzecz, ściągnęli na początku z tego Foxa, prawda, jeżeli chodzi o Gizmo skład. Czyli Gizmo stracił w tym momencie oczy, no nie wykorzystali tego w pełni, wiesz? Tak, dokładnie, no, nie wykorzystali przewagi tego swojego spotera, którego tak, mieli. Tak, właśnie, którego mieli, wiesz, i to trochę, tak mówię, pogubili się delikatnie. Uciekamy z pokoju. Tak, przechodzimy z pokoju do następnego. Kto teraz jedzie w ogóle? Teraz będą Bekony versus Czarna Kompania. Kompania. Czyli Ime kontra Wilki. Wilki. Dokładnie, pokoik założony. Dowbijamy szybciutko. No ta końcówka nie była taka pewna, co? Nie, ta znaczy, ja myślałem, że po prostu wielki chłopaki z Wilków wyjadą na nich i z Gizmo składu i po prostu zabiją Odyna, prawda? Wykończą go. Tutaj ten zabrakło im dosłownie tam kilka sekund na przeładowanie tych erców. Odyn jeszcze, tak. Myślałem, że zamiast uciec, przez przypadek wpadł na budynek. Mógł zobaczyć, co gotują, jaki obiad, znaczy, wiesz, bo kobieta robi. To też mógł zrobić, wiesz, a to mógł zrobić to już na pałę w sumie, bo mógł wjechać po prostu na tą baglajta, przeskoczyć na rzekę i uciekać rzeką w przeciwnym kierunku, nie? Tak, mógł to zrobić, a on jednak uciekał gdzieś tam, w którą stronę miasta, widzisz. No. Kto mnie przerzucił na drugą stronę? Fajnie, dzięki. Ty zobacz, ja mówię, się stamtąd wyteguj. Co jest? Co kaman? Cicho, nie mówi, może pojedziesz. Ta sytuacja była ze mną kiedyś. Tam napiszcie im, żeby dali mi tego obserwatora. Obserwatora. Mhm.
dreams of being golden in on top. It's not just painted in my head. There's so much there instead of all the colors that I saw. No już końcówka zbierania się drużyn. Za chwilkę powinniśmy pojechać drugi meczek dzisiejszego wieczoru. A ja ogólnie słyszałem z pichu, że fotel kupujesz, tak? No jak najbardziej. W końcu będę mógł wyrzucić to stare, zdezelowane krzesło, od którego boli nie powiem co. Stary, krzesło ja bym zostawił na strychu jako pamiątkę. Pamiątka, tak. Tak prawie dostawałeś hemoroidów, poślady odbite, wiesz, takie śpiewe już od tego drewna, nie? Czyli, bo ja tutaj właśnie ryba na otrosie, kiedy może liczyć na, prawda, filmik. Rozbieramy z rozbieranego krzesła. Ja na twoim miejscu bym zrobił ten stream, jak go butujesz to stare krzesło i napisał: a to za Division, a to za tego, za Amoret. Dokładnie. A więc zaczyna się mecz? Nie, no krzesło do kompletu, także. Tak. A, bo to jest takie skompletowane, aha, z tych. Tak. Czyli co, Bekony kontra Czarna Kompania. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Bekony to wilki, Czarna Kompania to akurat Ime. No Ime tutaj pokazało, że może stosować niestandardowe jakieś taktyki. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zobaczcie, czy mają tym razem to Ime ma WZ-y tutaj też. Ma ich aż 3 wilki, 2 WZ-ki, reszta Erców plus Fox. Także skład podobny, różnica 1 Erc zamiast WZ-y. Ale dalej nie same Erce. Tak jak to zrobiły GTX-y. Mi się wydaje, że tutaj najważniejszą rolę w tym momencie spełnią Foxy. Który pierwszy Fox zginie, ten drużyna już w tym momencie Ale przegrywa. Właśnie nie do końca, bo widziałeś, że tam ten pierwszy Fox zginął, tak. tylko że tam no, znowu ten drugi Fox został, tak samo mówiłeś, nie do końca wykorzystany, nie? Właśnie, tam się pogubili w pierwszej bitwie, a tutaj, wiesz, może być ciekawie, wiesz, mają praktycznie skład ten sam, prawda? Wilki mają 2 WZ-y, reszta RC. Po stronie e-mail są 3 WZ-y, 3 RC. Zastanawiam się, czy skoro grają tu wilki, czy zastosują podobną taktykę do swoich kolegów z batalionu? Nie, kapitan Roy, nie graliśmy w terę. Ja nie grałem w terę, nie wiem jak reszta. Ja też nie. No dobrze, to już ruszają. Już ruszyli. Zaraz Foxy będą się próbowały nawzajem wyświecić. Tak. Fox bardzo, bardzo znowu jedzie tak... Tak. Tu już go na pewno widać. Już. Tak. Rzucił granatę. Tak. Ale z drugiej strony no, wiedzą już co mniej więcej przeciwnik, gdzie staną. Ale co im to w tym momencie dało, gdzie jeszcze nie ma do komu strzelać, to niestety nie wiem. Tak, ten Fox moim zdaniem teraz powinien gdzieś się zawinąć i pojechać całkowicie dookoła, jeżeli ten przeciwnik tak nie zrobił. Znaczy na pewno nie tutaj się kręcić, on powinien zobaczcie. Tą górkę gdzieś... A co on robi, ten Fox? Zobaczcie, co w ogóle robi Ime. Zmierza delikatnie w... Miasto. WZ-ki lecą sobie na górkę delikatnie. O nie, objechały górkę w tym momencie. Objechały. One jadą tak w stronę kapa, tylko wiesz, tym przejazdem tak. Między tymi domami. Delikatnie. Foxik od wilków delikatnie kręci kółeczka w okolicy. Tylko ja nie wiem, po co on tu kółeczkę kręci. Jak jest już w tym momencie Erc, prawda? Tak, Erceki, to one tu wszystko widzą, tak naprawdę.
Wiesz, ale tak, odległość, jest, odległość jest za mała, żeby się nie widzieć. Zobacz, co robi tak samo Fox w tym momencie Ime, tak samo kręci się w okolicy kapa, tak samo jest ta sama sytuacja. Ja bym puścił tego Foxa na przykład z wilków w stronę teraz tej linii, co jest jeden. Tam, żeby się ustawił gdzieś na tamtej stronie i tam może świecić naprawdę pięknie, bo tam się jest gdzie schować. Gerard już zaliczył delikatnego strzała. To ty, nie, arceki to się szczeliwują. Tak, to próbują. Ten Foxik z Ime próbuje teraz objechać. Też ciekawa taktyka, wjazd w miasto i tam po prostu walka pozycyjna. No on teraz chyba ten Fox właśnie z Ime będzie coś próbował tyły robić tym WZ-om. No ja tak zerknąłem przy okazji tutaj na wyniki, to wam powiem, że Bekony i Czarna Kompania są odpowiednio na chwilę obecną trzecie, czwarte miejsce, więc tutaj walczą między sobą o pozycję. Tak, jak powiedziałeś właśnie, Foxik delikatnie wjeżdża im na dupską. Próbuję zająć pozycję, żeby zjechać przeciwnie na dupsko, ale nie robi tego. Wiesz, on będzie chyba polował na WZ-y z rakiem, tylko temu będzie ciężko. Mhm. Bo to nie jest jeszcze ten zakręt. Te WZ-y nie są na tym zakręcie. On się dobrze ustawił, bo on myślał, że one są tutaj troszeczkę dalej i wtedy miałby na nie bicie stamtąd. No ale zobacz, tutaj... zobacz Bzyku jak jest. Ime się skupiło w jednej kupce, prawda? Czyli w mieście delikatnie. Wilki są delikatnie rozłożone na mapie. No nie, trzeba poczekać, zobaczymy jak to się rozegra. Czyżby ci nie no, walki skupiły się na mieście przede wszystkim. Fox tutaj z wilków. Zerat gdzieś dookoła w tym momencie się zawija. Nie wiem, czy przypadkiem z tym Foxem nie zechcą zajechać przeciwników całkowicie od tyła. Wiesz, jeżeli oni się ustawią tam jak jest i 2, 3, górka, no to będzie, to wilki będą miały naprawdę kłopot. No i z Ime zobacz, Gerardowi zostało 375 HP, czyli jest już jak to się mówi napierdnięcie. O, strzelałem teraz do Foxa z wilków. Gerard, oni go chyba widzą. Tak, Gerard się wydaje. Zrobić. Chyba się Foxik puścił za... Tak, Ertem. Właśnie za nim. No, dokładnie. Ale ja się zastanawiam, czy to jest sens, bo kiedy wyjedzie, dostanie buły od innych. On mostem skacze, ale dlaczego? O, dostał, ojojoj. Dostał, dostał. W tym momencie Gerard zjechał. Tak, z tym. Ime traci w tym momencie jednego RC. No, ale no i to Foxy. Prawda? Foxy ze sobą chyba będą się widzą w tym momencie. Nie, rozjeżdżają się. Myślałem, że będziemy mieli tutaj pojedynek Foxików. Ale robi konta Mariusz, może. Ale może? Może będzie bitwa. Nie ma bitwy. Nie, wraca. Tak, wraca na pozycję do chłopaków swoich, do swojej drużyny. Ale on tutaj ma naprawdę teraz to... Ten Fox będzie chciał... A nie, wraca się tutaj, dobra. To tak nie będzie. Myślałem, że ten Fox tu zaraz wjedzie. Tak dziwnie jedzie. Ja no bardzo dziwnie jeździ. Kręci się przy swoich, prawda? Nie. No, ale nie próbuje jest Fox, nic... jest Fox. Mariusz. Tak, Fox. Tak. No i w tym momencie chyba już tutaj nerwy puściły delikatnie. Zaczynają się... bardzo blisko siebie. No już jest przejmowanie... Co? Dlaczego przyjmują? Nie powinni przejmować. Mi się wydaje, że taka to jest bezsensowne tym bardziej przejmowanie. Bardzo, bardzo pozycyjne. Funky Kowal strzela, ale im trafia. Arnie gdzieś tam jeździ za krzakami, za górką schowany. Tercekiem. Oni teraz właśnie wilki próbują objechać ich. I to może, no tak, no i tu zaraz powinni gdzieś mieć przestrzał. Możliwe, że będą chcieli ich zamknąć, wiesz? Ale Fox. Oni najpierw chyba Foxa muszą mówić, bo on tu jeździ i tak jak... Tak. No i trafia. No właśnie, on będzie... To może być czarny koń, wiesz? Drużynie Ime. Ale tutaj drugi Fox leci, także... W tym momencie, tak, leci, także tutaj przed nim drogę zaraz. Nie ma. Tak, dopadli Mariusza, ale w tym momencie jadą na nich... przeciwnicy z Ime, ale będą musieli się zatrzymać. Tutaj jest chyba ich za dużo, żeby to tak pomóc. No Fox, ja bym już tak Foxa nie wyjeżdżał w tym momencie. No,
No kręci, ale to tak... Pod Ercem, pod Erce... Ten ale trafia, duży. Trafia, popatrzcie, trafia! No, jednego pocisku mu dosłownie brakuje. Ojojojojojo... Popsa. To był taki ręczny zaciągnięty. No, ale tutaj, no niestety, Ime chyba to przegra, tak mi się wydaje. No, Wilki w tym momencie zdobyły przewagę na ilość luf. Ta WZ wyjechała, ale zobacz, WZ wyjechała na 3 na 3 WZ-y. Nie, dobrze. Ale tutaj to już tyły im robią, także to jest... Tak, tutaj Szaman z Lixem polują na Jankesa, jest, mają 2 na 1, tutaj mają z dwóch stron, są bici. Tutaj Tony i Jarni, może sobie bezkarnie, mogą praktycznie sobie wyjechać i nawet nie muszą się chować w tym momencie. No to nie ma większego sensu, można wyjechać, ostrzelać. Wilki zamknęły po prostu imę w takim pierścieniu i oskrzydliły widoków. No i w tym momencie wilki obejmują prowadzenie. Wygrywają pierwszą bitwę. Dobra, panowie, ja się muszę niestety z wami pożegnać. Miłego komentowania, do zobaczenia wszystkim i dobrej zabawy życzę. Dziękujemy za obecność, trzymaj się. Hej, hej. User disconnected from your channel. Spichu, ciekawa gra z Foxów, prawda? Taka nietypowa. No bo powiedziałbym, że nawet bardzo nietypowa, spodziewałbym się, że one gdzieś tam pojadą daleko, że będą gdzieś tam z jednej czy z drugiej strony próbować zajechać tego przeciwnika, a oni natomiast skupili się na środku. Na środku gra blisko kapa. Tak, tutaj na czacie piszą, że Ody miał sporo szczęścia, zostało mu tylko 6 HP, 600, przepraszam, HP, że miał więcej szczęścia niż rozumu, jak to mówią. Tak. No bo to trafienie w budynek pechowe mogło się dla niego naprawdę tragicznie skończyć, bo dosłownie o włos zabrakło, żeby tutaj wilki zremisowały. Tak, ale ja się nie dziwię, wiesz, z drugiej strony, bo jak jeździsz, wiesz, na celowniku, wiesz, jakim, snajperskim, to jest ciężko naprawdę RC-kiem jeździć w tym momencie. Aczkolwiek taki wyjazd w budynek, no piękny budynek, prawda? Był budynek, a ta chałupki nie ma. Tak, dokładnie. A wracając z Pichu do ligi, jak ci ogólnie podsumowując tą ligę, która się w tym momencie kończy, jak to widzisz? Nie no, pomysł, organizacja naprawdę super. Mam nadzieję, tutaj już trwają rozmowy na temat tego, jak to pociągnąć dalej. I myślę, że po prostu zorganizujemy to dla jeszcze większej ilości tutaj batalionów. Mam nadzieję, że będą chętni. To będzie typowo, można powiedzieć, polska liga. Jeśli chodzi o jakieś tam turnieje międzynarodowe, no to nie nasza liga, o tak można się wyrazić. Natomiast jakby powstała tutaj taka polska liga dla batalionów, byłoby naprawdę fajnie. Znaczy ode mnie mogę tylko dodać tyle, że bardzo fajna organizacja. Nie przeciągało się nic, wszystko było ok. Dopięto na ostatni guzik, to wszystko trwało, no szybko się odbywało, prawda? Nie było żadnych problemów. Tak, a trzeba pamiętać, że tutaj walki trwają pomiędzy batalionami na zasadzie każdy z każdym. Tak. Więc mimo też tego, że zostały wystawione tylko 8 drużyn, to wszystkie te rozgrywki zajęły aż tydzień. Tydzień i nie było problemów, a więc zaczynamy drugą rundę. Zmiana stron. Dokładnie, zmiana stron. Ime teraz zaczyna od dołu, z góry wilki. No i zobaczymy za chwilę, jak to się potoczy. Zobaczmy, co Foxy nasze robią.
Ale tutaj jeszcze raz pozdrawiam cały nasz tutaj stream, oczywiście. Witam wszystkich, z kim nie zdążyliśmy się przywitać, kogo jeszcze nie było. Zauważ, jak daleko wyjechał już Foksik Wilków. Tak, ale znowu zobacz w stronę kapa. Tak. Tak jakby ten kap to taki magnesik na te foksy, żeby przyciągał. Tutaj sprawdzić, co tu się dzieje przy nim, co tu się dzieje. Foksik Ime delikatnie tym razem na górki. Tak, tak, tutaj Ime mocno w górki, razem z nim RC. One jak zaraz chyba tego foksa tam zobaczą. Tak, jakby sobie chcieli zrobić pole ostrzału po prostu, żeby kontrolować sytuację. Tak, tak, tutaj Rob się kręci, ale zaraz wydaje mi się, że zostanie wyświecony przez Mariusza. Tym bardziej, że o właśnie, teraz wystrzelił rakietki w stronę kierowcy taczki, obrywa kierowca taczki ostro. Oj, ta WZ mocno, mocno dostała. Dostały 367 punktów życia. A zdawałoby się, że to taki mały foksik. Już. Dokładnie, dokładnie. Rakietki. Biorąc pod uwagę, tak, tak, jeden dobry strzał i może go już nie być. Niestety, rakieta tutaj, swoje w foksiku. Tutaj Ime lewą stroną mocno pociągnęła. Zauważ, nie wiem, czy oni się nie boją tego, że ten Fox ich świeci, bo na pewno musiał ich widzieć. To nie da się tam schować tak przed Foxem. Ale w tym momencie Wilki atakują tutaj pozostałe pojazdy Ime. Chyba wyczuły moment, w którym po prostu Ime tak zostawiło tutaj część swojej ich. Tam pojechały cztery pojazdy, tutaj zostało ich mniej, więc Wilki zdecydował się na atak. Kierowca taczki w tym momencie zginął z Ime. No, niestety. Wcześniej mocno ostrzelany przez Foxa. Pada też i Dzikun, no i tutaj Numlok też nie ma. Numlok też, tak. Nie ma szans tutaj z ercami. One są za szybkie, za szybko się kręcą. Tak, bardzo ładnie. O, Tony Stark ładnie wy przejeżdża, tak. Tak właśnie wygląda rush. Ładnie, pewnie i bezpiecznie, jak to się mówi. Dokładnie. Objechany pojazd, ostrzelany z dwóch kierunków. Nie ma wtedy się tylko, że gdzie schować. Weź pod uwagę to, że stał jeszcze w ercaki na górce, prawda, które mają ładne pole ostrzału w tym momencie. Tak, tak, ale Wilki mają tutaj zdecydowaną przewagę, mają aż trzy pojazdy więcej. Fox, jeśli ich tam wyświeci, to równie będą mogli skutecznie się ostrzeliwywać. Tutaj nie będzie raczej problemu z tym. Tak, to już będzie teraz tak zwane dobicie dożynki. Tym bardziej, że Wilki tutaj psychiczna przewaga, 1-0, wygrywają, więc tutaj nawet remis oznacza dla nich zwycięstwo. Tak. Foksik, który nęcąc, wjeżdżając na kapa delikatnie, żeby wjechały ercaki. Zobacz, jak Szaman próbuje ich zajechać od tyłu. Tak, tak, dokładnie. I na pewno mu się to uda. Tak. Mają bardzo mocno skupieni tutaj na tutaj przedpolu przed sobą. On tam wjeżdża na górkę, zaraz z górki będzie mógł ich mocno ostrzelać. Jeżeli, a zaraz zobaczymy, bo tutaj się chyba gapnęli, że coś się dzieje, ale z drugiej strony to odwraca uwagę. Mi się wydaje, że tam pojazdy, które tak tam zostały, powinny tam przypuścić atak. W tym momencie Foksik delikatnie wyjeżdża, zobacz. Tak, tak, tak. Jeżeli on tu zjedzie na dół, to Zerada dojedzie. Tym bardziej, że ty jeszcze zjechał na dół. Tony Stark, dokładnie. Tak. Bach, zaczynają się ostrzał. I w tym momencie pada. W tym momencie ja tutaj Jackson na stratnej pozycji. Dokładnie, został sam, tutaj w jego stronę podążają trzy pojazdy w sumie, jeszcze z góry tutaj Shaman oczywiście, Shaman, Tony Stark, Rob go zaraz ładnie wypunktuje, jak najbardziej. A te foksiki są bezwzględne dla tych słabszych pojazdów. Foksik ucieka przeciwnika, znaczy nie, przepraszam, Wilki jadą do przodu. Tak, Rob tutaj mocno pędzi, wie o tym, że tutaj nie jest w stanie go nikt tak za bardzo zatrzymać, ani wyświecić. Tak, widzicie sobie na plecy. Został tylko Mariusz, tutaj na spokojnie sobie przejechał, ostrzelał tutaj Jankesa. Jankes oczywiście oddaje strzały, ale w tym momencie dojeżdża do niego Tony, dojeżdża do niego Arnie. Od boku już ma tam... Tak, już w tym momencie pada, został tylko Mariusz na Foxie. No i pojedynek Foxów w tym momencie. Zobaczymy kto... Oj, zakończył się pięknie. Zakończony, szybko, no niestety. No i tutaj tak miażdżąca w tym momencie przewaga w tej drugiej bitwie Wilków 7-0. Gratulacje. Gratulacje, a z drugiej strony bardzo mi dziwi zagrywka Ime, wiesz. Wjechali na górki. Chcieli zdobyć jakieś panowanie na mapie. To się im nie udało, zauważ. Wilki zagrały bardzo defensywnie, czyli atak, pełny atak w mieście.
No ale po prostu wykorzystał tutaj delikatny błąd IME, to rozdzielenie się za mocne tych pojazdów. Za daleko pojechały. Nie były w stanie się osłaniać. Właśnie, to było to. A przed nami Predatorsi i Pancerni. No i można powiedzieć, że następna poprzednia bitwa, która się skończyła, też była bardzo ciekawa. To nie tylko bitwa otwarcia była ciekawa, ale bitwa, która teraz była, też była bardzo ciekawa. Też ciekawe zagrania. No tutaj ten turniej obfituje wiele jakichś takich niestandardowych zagrywek, które bardzo dobrze tutaj były zaplanowane, bardzo dobrze gdzieś tam rozstawione. No zabrakło tej takiego szlifu delikatnego na wykończeniu, żeby to się udało. Zarówno IME tutaj pokazało właśnie nietypowe jakieś tam zagrania często i naprawdę niewiele im brakowało tutaj w tych rozgryweczkach. Zauważ, jak była bitwa jak grali Predatorsi, tak samo jak grało ten, jak grał GTX, tak samo był remis, prawda? I jedni i drudzy mieli remis w pewnym momencie. Tak, tak. To też było takie, wszyscy wiesz, tacy zdziwieni, jak to mogło być, bo jedni i drudzy remis, prawda? Gdzie dwie naprawdę fajne drużyny, prawda? Miały remisy i w tym momencie wchodzi na, jak to się mówi, na... Do gry wchodzą chłopaki z wilków. Bekony. Czyli wchodzimy gdzie? Pancerni kontra Predators? Predators versus Pancerni, dokładnie. Mm. Czyli drużyna wilków kontra drużyna my.pl. Słyszałeś, Spichu, że 3 maja wchodzi patch? No, oczywiście. Info o tym od razu pojawiło się na moim fanpage'u. Także niestety, myślałem, że wejdzie w czwartek w przyszłym tygodniu, ale prawdopodobnie coś im tam delikatnie nie wyszło, że przesunęli to aż na maj. Nie pykło, no ale bywa. Lepiej, żeby pojawił się tydzień później, niż był niedopracowany. Lepiej, żeby tam poprawili to, co się tam sypie, i zrobić to na szybko i niepotrzebnie. Szkoda tylko, tak, że akurat trafiam tu w Polsce święto, tak? Zresztą to jest dobre, bo święto, prawda? Czyli ludzie będą grali, a z drugiej strony... No... Ale nie będą grali, bo będzie wprowadzany patch. Ostatni patch był wprowadzany chyba aż do, nie wiem, 15? No tak. Także dopiero po południu, mocno po południu, będziemy chyba mogli się przekonać o tym, jak się tymi dziesiąteczkami jeździ. Ja już mam odłożone wolne expo na dziesiąteczkę, nie wiem jak ty. I pieniądze też. Spichu, miałem się ciebie pytać, jakie pierwsze dziesiątki kupujesz? Nie wiem, czy się nie skuszę na tą tytułową armatę. Ja też tak planuję. Pierwszą armatę, drugiego czołga, którego sobie zakupię, to będzie Challenger. A ja może się skuszę na tego PL-01. Podobno jest całkiem niezły na swoje możliwości. Fajny, ale też taki troszeczkę, wiesz co, dziwnym zarazem czołgiem jest. No ja lubię tutaj dziwne pojazdy. Takie, można powiedzieć, nietypowe, te maluchy, te szybciutkie. Natomiast te duże, ciężkie pancerny to można spotkać w każdej grze. Znaczy, wiesz co, tak grając na PTS-ie ruskim, prawda, zauważyłem jedną fajną rzecz. Armata nie może jechać jako pierwsza. Jako pierwsza linia, bo wyjeżdżasz, dostajesz teraz baty, jak to się mówi, powierzy, prawda, wszystko wchodzi. Ale wiesz co, czekaj, wróć. Ty mówisz o tym, jak wejdą już wszyscy, będą mieli dziesiątki. Nie zapominajmy o tym, że jak wejdzie do 10 poziom, to naprawdę niewielu graczy będzie mogło sobie pozwolić na te dziesiątki tak na starcie.
A tak, ja cię rozumiem, ale wiesz... I tutaj będzie zamiatane, jest... tutaj na początku będzie zamiatane i to ostro, dziewiątkami i ósemkami. Myśmy tak sobie zagrali armatą na treningowym, T-90 MS kontra armata, wiesz, i armata tak odstrzał, jadąc z armatą, odstrzał strzelając w MS-kę, prawda? 1100, 1200 przebicie. No i zaczynamy. No i jedziemy, jak to się mówi. Spójrzmy na drużyny my.pl. O, tutaj tak bardziej standardowo. Jeden Fox, tak. Same RC. Wilki tym razem nie wzięły aż tyle WZ, natomiast mają jedną i bagietkę. Bagietkę, tak. Ciekawe. Tak. Tutaj chyba już przyzwyczailiśmy się do tego, że wilki właśnie gdzieś te WZ-ki i bagietki gdzieś tam w tych drużynach posiadają. Ogólnie bagieta jako czołg jest bardzo ciekawym czołgiem, wiesz? Mało wykorzystywany, mało uważam, że jest czołgiem naprawdę świetnym, jeżeli chodzi o pewne zagrania, wiesz, na mapie. No, może czołgiem tego nie nazywajmy, ale pojazdem na pewno nietypowym. Dokładnie. Ale też ci powiem, że trzeba nauczyć się nim grać. Tak, sterowanie tymi rakietami wcale nie jest proste, wcale nie tak łatwo trafić przeciwnika z tej rakietki. To jest inna technika, inna mechanika. Aczkolwiek jeden batalion już pokazał, jak się gra, prawda, z tymi bagietami. Już używali chłopaki gdzieś, tak. Tak. I to ładnie, naprawdę ładnie potrafili tam serię na dwie bagietki się ustawiali tam i ładnie to kosiło. No zobaczymy to, co tutaj zobaczymy. Foksik, no właśnie, z wilków się ustawił delikatnie za górką. Drugi foksik też próbuje podjechać delikatnie przeciwnika pod kapa, zauważ. Tak. Siekiera z ci powiem, że my.pl tutaj się tak chłopaki złożyli, można powiedzieć, z doskoku, ale całkiem dobrze im tutaj w tym turnieju idzie. Tak. Ustawili się na górce, my.pl się ogólnie ustawił na górce. Wilki schowały się w mieście delikatnie. Jeśli się mylę, to mnie popraw, ale oni tam chyba delikatnie mieli problemy ze składem. Mhm. Tak, był delikatny problem. Tutaj elegancko ustawili się na góreczce. Mają kontrolę nad praktycznie całym polem. Fox tam pilnuje. Jeśli cokolwiek się pojawi, to ono automatycznie zostanie zdjęte przez te RC. Tak, w tym momencie to będzie taka wojna pozycyjna. Drugi, tak. Jeden z RC-ów tam obstawił linię przejazdu tam 8-9, więc jeśli by tutaj przeciwna drużyna też coś zaszarżowała, też będzie to wszystko widać. No i teraz wyczekiwanie na to, kto popełni pierwszy błąd. Bagietka ustawiła się ładnie na górce, żeby mieć przestrzał, tak samo. Zobaczymy. Gra nerwów teraz. Dokładnie. Kto zrobi pierwszy błąd i kto dostanie... Tak. Kto dostanie więcej buł na starcie? Komu gąskę zerwią? Tak. Nie mają gąsek. No to czekamy. Walka pozycyjna. Na przetrwanie. Powolutku podjeżdżanie. Zastanawiam się właśnie, jak tam wygląda w tej chwili sytuacja na przykład na TS-ie takiej drużyny. Jak tam lecą komendy? Czy jest całkowita cisza? Czy tam jest jakieś wydawanie szybko komend? Ty tu. Znaczy ja ci powiem, jak u nas to wyglądało. U nas to wyglądało w ten sposób, że wcześniej objechali sobie mapę, prawda? I no i później tylko dowódca mówi, podjedźcie tam i tam, prawda, albo kwadratami podaj. I oni tam przejeżdżają. Jeżeli mają problem, to wtedy zaczyna się, wiesz, albo świece, albo dostaje i to jest wszystko. Tak przynajmniej u nas to wygląda, nie wiem jak u innych batalionów.
Znaczy bardziej mi chodziło o to, jak już dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, zaczyna się walka i lekkie zamieszanie się pojawia, tak jak tam wtedy w GTX-y, które tam zostały objechane z tych trzech stron. No to myślę, że tam były hasło, wiesz, typu co wy robicie, albo co wy się zrobiło, albo czemu się pokupiliście? Na pewno wiesz, na pewno dowódca daje pewne zamierzenie przed startem, prawda? Ma taktykę ustawioną. A wiadomo, że to musi wykonać później zawodnik, prawda? Gracz, który albo, jak to się mówi, wykona, albo no niestety mu nie wyjdzie, no to będzie ukrywać. Weź pod uwagę to, że nieważne jaka była taktyka, to i tak to muszą wykonać gracze, prawda? Oczywiście, oczywiście. Raz, że gracze, drugie RNG też ma tutaj decydujące czasami znaczenie, bo wystarczy tak. Jeden pocisk, który ktoś trafi zamiast w pojazd, trafi gdzieś tam w kółko i się na nim zatrzyma i jest czasami pozamiatane. Właśnie, a wiesz jak z RNG w tej grze jest. Nie jest tak, jakby było, miało być idealnie. No ale zaraz, no nie oszukujmy się tutaj, że gdyby to tutaj, nie pamiętam kto to zaproponował, żeby za każdy strzał oznaczał dokładne trafienie w to miejsce, co celujemy, to powiedz mi, co za sens miałaby taka gra? A to nie byłoby sensu w tym momencie, wiesz. To by nie było sensu, dlatego że musiał być... No, straciłaby ten urok, by straciła, tak? Cały, tak? Wiesz, gdybyśmy mówią... zawsze trafiali, zawsze tam, gdzie strzelamy... Zaczyna się delikatna akcja, zobacz. Foxik delikatnie wilków przemieszcza się już. Tak, ja rekon na Foxie. Myślę, że on tak. Tam chyba mógł nawet wyświecić te RC, które też się tam na górce znajdują. Bo delikatnie się... One się tam tak cofnęły się troszeczkę, górce, tak. Senny PL z May.pl delikatnie też się przestawia, zaczyna już zjeżdżać w górki, widzę. Zostało 4:30 sekund, tak zobaczymy, co się rozegra w ciągu tych 4 minut. Foxik z MyPel już delikatnie zerwał. No ale można tak powiedzieć delikatnie, tutaj wilki zaczynają coś robić. No muszą się ruszyć, bo wiesz, będą stali niedobrze. Zobacz co robi RCG1. Właśnie to jest chyba senny. Próbuje. Ojojoj. Czy mi się wydaje, czy bagieta zeszła? Zeszła bagieta w tym momencie. Tak. Muka padł. Wyjechała tutaj, tak jak mówiłem. Wystarczy jeden wyjazd i te wszystkie RC, tak. Wszystkie lufy skierowane tutaj w tą stronę. Bach, bach, bach. I po prostu tutaj tego pojazdu już nie było. Zobacz co robi w tym momencie senny. Próbuje wjechać na dupę w WZ-cie. Ciekawe. I WZ-ta Sawaka zaczyna zrywać. Tak. Dostaje tutaj. Foksika dostaje. Nie tylko. Tutaj z górki też się już ją oszliwują. Oczywiście tutaj przestrzelić tą WZ-tę z tamtej strony nie będzie łatwo, ale dostaje. Powoli schodzi. Tak. Ercyk ładnie, pięknie ją w tym momencie punktuje. Tak. Kolejny został i 27 punktów życia. No i praktycznie to już jest poni w tym momencie. To jest już poni. Tak. Senny od boku niszczy tutaj WZ-tę, która zaczęła kapować. To myślę, że tu chcieli wymusić na przeciwniku jakąś akcję, ale przeciwnik się po prostu nie dał tutaj sprowokować. W tym momencie Zdziślo pojechał na dobry Foxa. Tak, tutaj ratuje się oczywiście ucieczką. W tej chwili chyba będzie jechał tam na sennego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, zakręcił jednak. Zakręcił, wraca do swoich. 5-5 w tym momencie. Tak. I powoli skończy się czas. Dziś go delikatnie pogonił i senny w tym momencie się wycofuje. No ale wilki znowu są oszliwane z tej góreczki. Mi się zdaje, że oni niepotrzebnie próbują tutaj pod kapa tego podjechać. Ten kap jest bardzo silnie chroniony przez te RC stojące na górce. Jest praktycznie nie do wjechania na ten kap w tym momencie. Bo pierwsze może wilki, znaczy mówię RC-ki delikatnie wykurzyć z górki, żeby wiesz, odwrócić ich uwagę, dopiero wtedy zacząć kapować, bo tak to nie ma sensu.
to bezsensownie będą zrywać. No, teoretycznie wilki mają szansę to zrobić, dlatego że zdostał im tak. Fox, który by te RC-ki mógł tam wyświecić, a w tym czasie koledzy z drużyny mogliby je ostrzelać, stojąc poza zasięgiem tych RC-ków. Ale zobacz, sen się zaczyna wracać z powrotem. Coś tam, jakieś przemieszczenia małe w my.pl. Zaraz zobaczymy, co będzie się działo. Zostało tylko już niecałe półtorej minuty. Wydaje mi się, że będzie remis, wiesz, w tym momencie. Foxy chyba wiecie za chwilę na dupę Sennego. Syki są delikatnie wilków oklepane. I pada kolejny gracz. Tak. Senny dobija Lakle. Niepotrzebnie Lakle wyjechał w tym momencie, wiesz? No i wygląda na to, że ten pojedynek skończy się remisem. Zostało remis. 29 sekund, więc tutaj nie ma czasu na to, żeby cokolwiek tutaj zaplanować większego, żeby tutaj już jakoś zdobyć przewagę. Nie ma szans. 4-4 w tym momencie. Rekon wyrównuje, niszcząc Sennego. No to mówię, to już jest za późno, żeby cokolwiek tutaj się dało więcej zrobić. Pierwszy meczek, remis. My.pl spokojnie wyczekało na przeciwnika. Tutaj wilki za późno zaczęły coś tam działać. Wydaje mi się, że miałyby szansę pościągać te RC-ki, gdyby Fox je z daleka wyświecał, zamiast podjeżdżać bezpośrednio pod nie. Nie wiesz, nie wiem czy czytasz, ale tam ludzie piszą, czemu nie ma obrazu? Obraz jest! Non stop! Nie bardzo wiem, o co w tym momencie chodzi. Cały czas leci transmisja. Właśnie, też nie wiem, co kaman. Być może komuś się coś zawiesiło, powinien zresetować, ale to co ja mówię, to on usłyszy dopiero za parę chwil. Ścięło, delikatnie jak to się mówi. Tak, następuje wymiana zawodników stronami. Ale właśnie miałem spojrzeć w tabelkę, jak ta sprawa wygląda w tym momencie, jeżeli MyPL remisuje z Predatorsami. No i tak, Predatorsi w tym momencie są na drugim miejscu, mają 13 punktów, prawda? MyPL nie jest takim dobrym, jak to się mówi, w dobrym wyjściu, wiesz, z pichu. Ponieważ tych punkcików ma aż 8. No i nastąpiła zmiana stron. Tym razem my.pl na dole, wilki na górze. Poprzednia rozgryweczka zakończyła się remisem, więc tutaj któraś z tych drużyn musi podjąć jakieś kroki, jeśli chce zdobyć punkciki. No w tym momencie w najgorszej sytuacji jest my.pl. My.pl, przepraszam. Jeszcze raz, tak, żeby sobie podjąć.
Tak, tak, to tutaj, tutaj jeżeli to ma być PL, to my. Foxa. O, już jest na wciku. Rekon już zaczyna sobie delikatnie szaleć po mapie. Tak, tak, dokładnie. Tutaj wyciął do przodu. Ale z boku towarzyszył. Też już jest w mieście delikatnie i już zaczyna coś próbować świecić. No, zobaczymy, co tutaj MyPL przygotowało. Też dosyć niestandardowo często grali. Dosyć często pokazując jakieś taktyki, które nie były wcześniej widziane. Ale zobacz, że wilki już nie mają, mają tylko jedną bagietkę, czyli ten sam skład leci, prawda? No, można praktycznie, że tak powiedzieć. Tak. Zamiast RCK co prawda mają jedną bagietę, ale bardzo podobnie. Nie ma już WZ. Tak. A, i jeszcze jedno. Nie ma M60, często spotykane w poprzednich rozgrywkach pomiędzy tymi zespołami. Mi się wydaje, że ta mapa po prostu nie pomaga, wiesz, ciężkim czołgom. Mapa otwarta, także szybki skład chyba najbardziej tu się opłaca. Znaczy to tak naprawdę zależy, gdzie ustawi się przeciwnik, bo jeśli przeciwnik wbije się w miasto cięższymi pojazdami, to ten szybszy skład wtedy nie daje przewagi. Tak, ale znowu wykości, wiesz, miękki skład, prawda, tymi hercami, prawda, to jest bardzo szybko, można to zrobić. No wiadomo, taktyka jest taktyką, każdy baterii inną taktykę sobie przyjmuje. Muka delikatnie obity już jest na bagiecie. Ale to tylko tak delikatnie, można powiedzieć, smagnięty. Przez jakiegoś RCK przeciwnika. Na razie, jak zwykle, na początku pozycyjnie mocno. Ale zobacz, że drużyny ustawiły się już całkiem inaczej, niż jak zaczynały z innych stron. Wydaje mi się, że MyPL za bardzo się rozjechało na mapie, wiesz? Wiesz co, nie do końca był tego taki pewien. Tamte RCS chyba polują po prostu na coś, co się pojawi. W tym momencie Foxik wjeżdża na kapa, tak, i tutaj przeciwnicy wilki będą musiały coś zareagować, nawet delikatnie, aby tylko tego kapa zdjąć. Ale już ucieka w tym momencie. No, prawdopodobnie został wyświecony tutaj przez Rekona. Tak, który go próbuje delikatnie. Tak. Zaświecił i uciekł, od razu cofnął się. Dziwne, że do Rekona nie strzelają te pojazdy, które tam stoją na góreczce. Czyli na pozycji J2. Myślałem, że one tu będą go widziały, jak zostanie wyświetlony. Zobacz, gdzie siekiera w tym momencie wjechał. Z NPL. Tak, tutaj na dół wjechał. Tak. Ale z drugiej strony będzie go widział chyba Muka na bagiecie. A ja się zastanawiam, że on go jeszcze nie widzi, tego Muki na bagiecie. I że nie strzela. Bo Muka mocno schowany za kamieniem, bardzo mocno w tej chwili. No a ja zastanawiam się, dlaczego ten Fox pojechał tak całkiem dookoła. Gdyby podjechał do tych erców, które stoją tam na górce, mógłby tu świecić przeciwnika. A, z drugiej strony punktuje. Tak, już punktuje siekierę, już, tak. Z drugiej strony, no oni nie wiedzą tego, co my, tak? Nie widzą tutaj rozstawienia. Tak. Fox cały czas świeci tą siekierę, niestety. Tak. Tutaj Domo chyba wyświecił Rekona, bo Rekon uciekł. Posypały tam się strzały, ale niezbyt celne. Za to sam Domo obrywa. Tak, siekiera ucieka do swoich. Foxik, MyPL na dobycie delikatnie, zostało 259 HP, także jeden strzał i nie ma Foxa. To po co on się pcha w to miejsce, gdzie był przedtem siekiera, nie mam pojęcia. Być może na to liczę, że właśnie Rekona wyświeci i właśnie, to właśnie mu się udało. Wyświecił i jeszcze, tutaj. Jeszcze mu sprzedał parę pestek, zobacz. Tak, tutaj jeszcze koledzy pomagają ostrzelać, no ale Foxa nie jest tak łatwo trafić. Jest, w tym momencie, tak, siekiera. Siekierze udało się ostrzelić Rekona. MyPL zdobywa delikatną przewagę.
Bez świecącego tutaj Foxa będzie im już dużo, dużo trudniej. Też niepotrzebnie tam się pcha w tym momencie ten Foxy, bo wystawia się pod bagietkę przeciwnika. Pod znaczy i bagietkę, i te RC, one za blisko stoją, żeby tu tak bezkarnie sobie podjechać. O właśnie, w tym momencie bagieta próbuje go ostrzelić, ale się nie udaje. On moim zdaniem powinien się w tym momencie wrócić i próbować z daleka wyświecić tutaj pozycję przeciwnika. Zgasnąć delikatnie, żeby się nie świecić, prawda? Tak, dokładnie. Wykorzystać to, że on ma bardzo, bardzo duży zasięg widzenia. A on się centralnie pcha pod tą bagietę, żeby do bagieta zaplątać. Tak, tym bardziej, że koledzy tutaj tą bagietę nie z tych, z tych pozycji, których stoją, nie bardzo są w stanie ostrzelać. Ona musiałaby się naprawdę popełnić błąd, wyjechać gdzieś tutaj mocno, żeby była możliwość uszkodzenia. Nie z tych pozycji przynajmniej, w których oni teraz stoją. Ten kamień jest za duży. Ta bagieta jest za niska, żeby tam przestrzelić. Wilki już się delikatnie przestawiają. Na miejscu tutaj my.pl spróbowałbym wjechać tam na górkę. Na pozycję tutaj tam zaraz za tą bagietą, jak są te takie wzgórza. I stamtąd wyświecić całą resztę. Natomiast zobacz, tutaj Domo wjeżdża znowu, bardzo ryzykuje w tym momencie. No próbuje tą bagietę po prostu, żeby wyjechać, żeby ona sprowokować, żeby wyjechała na niego, ale jak wyjechałaby wtedy, to wjeżdża na trzy działa praktycznie, na RC, które są ustawione specjalnie na nią. Na cztery działa. O, i w tym momencie chyba nie dostała bagieta. Wilki coś tam w mieście kombinują, chyba będą jechały na kapa. Przeciwnik jest bardzo daleko, jest już coraz mniej czasu, 3 minuty zostało. Ruszył się jeden z RC-ków z my.pl. Strzelają do bagiety, ale nie trafiają. Zamiast dekapować, to oni się strzelają, bawią się z bagietką cały czas. Znaczy ja myślę, że oni się boją tej bagiety w tym momencie, ale z drugiej strony tutaj skoro przeciwnicy wszyscy wjechali już na kapa, to powinien tutaj pojechać szybciutko tutaj we dwóch, pojechać na tą bagietkę, ściągnąć ją i zająć się kapem. Zaraz zobaczymy, czy tak się nie stanie. Zobacz, w tym momencie podjeżdża Erc, który zaczyna bić mukę. Tak, ale on zginie, to tutaj prawdopodobnie tak, bagieta zdąży go wyciągnąć. Za późno Fox po prostu pojechał. Delikatnie, no ta bagieta w tym momencie padnie, zaraz zobaczymy, czy uda mi się szybciutko zbić tego kapa. Oj, muszą zbić, bo inaczej... Wilki zjeżdżają z kapa. I raszują, to już będzie chyba... I raszują. Tak, po grze. Oj! No nie powiedziałbym tak, że do końca tak po grze. Wilki mają 4 działa, natomiast... A nie, to tutaj wyrównują w tym momencie. 4 do 4, dokładnie. Wydaje mi się, że mają troszeczkę więcej punktów życia. Fox obity delikatnie, już Foxa nie ma. Już Foxa nie ma Foxa. Niepotrzebnie wyjechał, niepotrzebnie. Tak. To 4 RC-ki są praktycznie pełne. Jeden tylko delikatnie obity, reszta jest w miarę pełna. Także... No tutaj my.pl może teoretycznie jeszcze spróbować zagrać na remis, tak jak wcześniej się udało zremisować. Jest bardzo mało czasu. Nie, mi się wydaje, że wilki pojadą do przodu, wiesz, będą chcieli... Jadą. Prawie. Ruszyły w tym momencie, tak. Ubijają kolejnego tutaj przeciwnika. Delikatne zamieszanie. Tak, zdobywają przewagę, ale zobacz, Kabashi ucieka. On powinien tutaj wiać. Jest za mało czasu, żeby tutaj skapować. On mógłby uciec. I zaraz zobaczymy, czy tak przypadkiem nie zrobi. I on tu wieje. Tylko czy wybierze dobrą stronę. Ajajaj, od boku Sawak. Sawak nie trafia. Trafia, ale gonią, nie trafia znowu. No i zaraz zobaczymy, co on zrobi. Wieje. Delikatnie. To będzie remis. No, musiałoby się coś naprawdę nietypowego stać, żeby oni tutaj go dorwali. Jest jeszcze sporo niby czasu, ale z drugiej strony na 46 sekund... Jeżeli oni wszyscy pojadą tą samą stroną, zobacz, wilki jadą tą samą stroną za nim. Tak. Przynajmniej jeden z nich powinien się wrócić, czyli na przykład Nitro powinien zawrócić i pojechać w drugą stronę. Jeśli tego nie zrobi, on ucieknie. No zobaczymy. On tu zjeżdża na dół i... Tak, no próbuję. Nie w tą stronę, Kabashi. Ale to i tak, wiesz... I w tym dostanie Lakla go oszliwuje. On zaraz wyjedzie pod resztę luf, on tego jeszcze nie wie, ale zaraz wyjedzie pod resztę luf. Już wyje, koniec. Mało, naprawdę mało zabrakło. Gdyby wybrał bardziej standardową drogę, skończyłoby się remisem. Ale i tak, bardzo ładna rozgrywka, bardzo dynamiczna końcówka. Gratulujemy obydwu drużynom. Tak jest, bardzo ładna gra.
Tutaj kolega z My.pl pozdrawia nas na czacie. My również pozdrawiamy całą tutaj ekipę My.pl. Naprawdę świetne zagrania, świetna rozgrywka. Zabrakło dosłownie troszeczkę szczęścia. No mówię, wystarczyło, żeby Kabashi skręcił w drugą stronę i być może te losy bitwy potoczyły się by inaczej. No, no niestety nie widzą tego gracze, tego co my, nie wiedzą gdzie jest przeciwnik, my to widzimy. Możemy tutaj tylko podpowiadać, w którą mógłby pojechać, on na pewno tego nie wiedział. Prawdopodobnie przypuszczał, że reszta właśnie przeciwników, bo pojechała tak jak ja podejrzewałem, że powinni po prostu zawrócić. Tak, ale nie zawrócili, pojechali po prostu za Kabashim i zrobili łubudu. Znaczy tak, oni popełnili błąd. No on niestety tego po prostu nie wykorzystał, można powiedzieć, bo po prostu o nim nie wiedział. Tak, ale to już jest jeszcze sfera walki, to się czasem nie da przewidzieć. Oczywiście, oczywiście, na pewno nerwy, jak został już sam na polu walki, to tam na pewno ręce się zaczęły już pocić, no to nie da się tego po prostu ukryć, że to nerwy tutaj w tym momencie wchodzą w grę. Tak. No dobra, a my się szykujemy już na następną rozgrywkę, na kolejne drużyny. Czyli twarde pierniki kontra Sarmaci na ręcie. Na ręcie. Czyli Toxiki kontra Navie. Ciekawe, jaką mają rentę. Sarmaci. A w sumie nie pytałem. Tutaj jak Bzikers się pojawi, trzeba być go podpytać. Ale Bzikers wiesz, gdzie w kartonie mieszka, prawda, pod mostem, także wiesz. No. No ale z drugiej strony często do niego wpadasz w odwiedziny, więc możesz podpytać. Zapytam. Panowie się zbierają delikatnie. No i to by był praktycznie mecz zamknięcia w tym momencie, ostatni mecz dzisiejszego. Dokładnie. Walka o ostatnie punkciki, o ostatnie zmiany w tabelach. Ale ci powiem, że te nazwy tych zespołów to są naprawdę oryginalne. Tutaj nie jeden z tych nazw pasowałaby na nazwę batalionu. Tak. Najlepiej przez to, że pierwsze hasło naszego ustawiającego swojego batalionu na twarde pierniki to były twarde plemniki, wiesz? Tak przeczytaj, mówi. Ty, twarde plemniki grają. Co za gadzina jedna, no? Panowie się zbierają powolutku i za chwilę zaczniemy mecz. Dokładnie. Mecz jak zwykle przed czasem. Także bardzo dobre tempo, bardzo szybko, bardzo sprawnie to idzie. Powiem ci, że cieszy mnie to, że jest tylu widzów i tylu chętnych na te rozgrywki. Trzeba pamiętać, że akurat gdy one się toczą, na serwerze jest dostępny bonus do zdobywanego doświadczenia i złotka, że się tak wyrażę. Wiem, sam ten bonus po prostu, wiesz, nie gram w tym bonusie. Tak, ale myślę, że po prostu część już graczy jest znudzona tym, co się dzieje po prostu na serwerze, nie ma nic ciekawego i te mecze wprowadzają jakiś taki element rozrywki. Tak, jest to pewnego rodzaju rozrywka, ponieważ grać cały czas jednej te same mapy, prawda? To już troszkę człowiekowi się nudzi, wiesz? Tak, i pomimo, że ten bonus jest w określonych godzinach, to po prostu jednak to jest delikatnie męczące, ciągle powtarzanie dokładnie tego samego. Tym bardziej, że nie widać jakichś planów na przyszłość, chociaż no w sumie jak wejdą plany te dziesiątki... Plany są, przepraszam. Tylko, że zobacz... Turniej europejski, prawda? Duży turniej europejski robiony przez Mordor.pl.
Tak, oczywiście. My też będziemy kontynuować tutaj nasz ten pomysł. Słyszałem, tak. Też wasza liga. Także coś się dzieje jednak. Coś się dzieje. Ale to wszystko robi społeczność. To nie robi Majkom, tylko społeczność. I to jest właśnie tak dziwne, wiesz? To powinno być na... Znaczy ja wiem, czy to jest takie mocno dziwne. Zauważ, że często jakieś takie rozgrywki, nawet takie rzeczywiste, czyli jakaś piłka nożna, siatka i tak dalej, jest organizowana po prostu przez zwykłych, szarych ludzi. Tak, ale to będą, wiesz, jak ja to mówię, to według mnie powinno być coś takiego, że to robi Majkom, prawda, jako firma, która wydaje tą grę. Ona powinna zachęcać ludzi, a nie my gracze, prawda? My jesteśmy tylko graczami, którzy, wiesz, organizują sobie turniej i gramy, prawda? To Majkom daje nagrody, prawda? Oni powinni zachęcać, robić takie rzeczy, a nie prywatni ludzie. Zaczęli panowie grę. W Toxicach 3 WZ-ki, 3 RC-ki, 1 Foxik. Przeciwna ekipa, czyli Navie, też WZ-ki 2 i Foxik. Jakoś chyba się tutaj podobają im się te WZ-ki. Tylko tak naprawdę nie wiem, czy one na tych mapach takich bardzo mocno otwartych mają aż takie ogromne znaczenie. Na otwartych nie, ale na miejskich tak. No to jest takie trochę tego, trochę tego w sumie. Trochę tego, tak. Zauważ, jak grały wcześniej Witki. Też miały dużo WZ-ek, prawda? Okopane były w tych w budynkach, pochowane po uliczkach. W momencie, kiedy wyjeżdżałem na otwartą przestrzeń na kapa, o, wtedy tak jak to w tym momencie robi Toxic, wyjeżdżając na kapa. Tak, tu bardzo szybki wjazd, chyba żeby pograć na nerwy przeciwnikowi. Nawie bardzo mocno aczkolwiek się rozciągnęła. Aczkolwiek zobacz, tam WZ-ka jedna już jest obita w Nawie. Tak, dość ładnie. Chodzi ci o Sinta, tak? Tak, już 1100. No ale i tutaj i Toxiki też delikatnie dostają. W tym momencie twardo stoją tutaj na kapie tymi WZ-ami, chronione przez swoich kolegów. No to może być bardzo ciekawe. Tutaj jeśli Navie szybko czegoś nie zrobi, no oni mogą spróbować zakapować. Czyżby to był szybki kap? 45 sekund. Zaraz zobaczymy. Tutaj koledzy obstawili dwie strony, zobaczymy co będzie się działo za chwilkę, bo tutaj Navie no musi zareagować, tu innego wyjścia nie ma. Zobacz, podjeżdża w tym momencie Navie, podjeżdżają WZ-y. Tak, tak, ale zobacz, są bardzo mocno tutaj te pojazdy Navie ostrzeliwane w tym momencie. WZ-y bardzo, bardzo celnie, tak, ściągają w tym momencie Toniego. Tak. Tommy. A z Toxica te WZ-ki są w takim delikatnym dołku, czyli że nie mogą WZ-y przeciwnika podjechać do nich, bo... Tak, bo się po prostu nic. Tak, raz, że depresja, a dwa pokazują od razu cały spód. Tak. Natomiast Toxiki stoją troszeczkę w dołku. No i zobaczymy jak to będzie. Co prawda tutaj są co jakiś czas dekopowane, ale one bardzo ostro się z tego kapa odgryzają. Tak. Sint na dobicie praktycznie, jeżeli chodzi o wózkę. Tak, tak, ale udało mu się tam jakiegoś... Sint zniszczył Foxa. Oj. No w tym momencie pada niestety... Kolejny pojazd z Navie. Już Erc z Navi jest na dupie. No ciekawe ustawienie, zaraz zobaczymy co tu będzie. Tutaj moim zdaniem tutaj Skavin powinien podjechać i ściągnąć Sinta. Ma bardzo dobrą możliwość objechania go od tyłu, ale on wraca się w drugą stronę, nie wiem dlaczego. Tam jeszcze też ostra walka nastąpiła między Ercami na wzgórzach. Nie wiem dlaczego Sulako wyjechał centralnie po dwa Erce. I też zobacz, to co my już widzieliśmy wcześniej o dobijaniu luf, o dobijaniu tutaj pojazdów, które mają mniej punktów życia. Tutaj Skavin wrócił się po kogoś, kto miał dużo życia, a mógł spokojnie sobie pojechać po Sinta, który jest dosłownie na jedno pyknięcie. Nawet jakby się z nim zderzył, to pewnie by go zabił. Zobaczymy, co robi teraz w tym momencie Skavin. O, Pompula niestety rozbija się. Oj, bardzo pechowo. Nawie tracą pojazd. Niestety, szkoda. No tutaj raczej bez. Widać, za dużo Bzikersa oglądał. Tak, i mnie chyba. No i w tym momencie Toxiki obejmują prowadzenie. A chciałbym powiedzieć, że tutaj Toxiki w tym turnieju niestety bez punkcików do tej pory, a tutaj zobacz, no, niespodzianka, 3-1. Ja na miejscu Toxiku teraz bym po prostu wjechał jeszcze jednym czołgiem na kapa. No i tego niestety. Tak, tutaj Skavin z tyłu mocno się trzyma. Ja myślę, że on po prostu czeka, gdzie ten Fox się pojawi. Tak.
tutaj Daryl za bardzo wysunięty moim zdaniem. Ten Fox, jak go zobaczy tam z tamtej strony, to będzie mógł go ostrzelać. Jeśli go ostrzela tutaj z czegoś z haeków, to mu zdejmie tego kapa. On powinien podjechać do Hurina i trzymać się tam razem. Jeszcze tyłem stoi, także trochę nie halo. No tak, tak, ale oczywiście przypominam o tym, że to my widzimy, natomiast tutaj Daryl nie widzi na pewno tego Foxa. Na pewno. No nic, teraz na miejscu Foxa albo dekap, albo delikatnie nęcenie przeciwnika i delikatny ostrzał, prawda? No, ewentualnie tutaj no, poświęcenie tutaj tej rozgrywki i próba wygrania w kolejnej. No ale zobaczymy co tutaj zrobi riposta, czy da jakąś ripostę twardą na przeciwnika działania. Tutaj wjeżdża w tym momencie Skavin jeszcze na kapa, 17 sekund, to Fox nie zdąży tutaj dojechać. Ale rakietki, ma może rakietkami coś spróbuj, jak zaświeci, wiesz. No najpierw musiałby zaświecić, musiałby stanąć. Próbuję chyba Daryla dorwać. Próbuję, zaraz zobaczymy. 4, 3. No i zobaczymy, ściągnie. Oddał kilka strzałów niecelnych. Niestety niecelnie. Zdekapował. Ty patrz, ostatnim, faktycznie, ostatnim pociskiem. Zdekapował, no widziałeś, mówiłem, no chłopak musiał wyjechać delikatnie. No, ale też no tutaj po prostu Skavin za późno wjechał na tego kapa. Gdyby go wjechał troszeczkę wcześniej, tam, żebyśmy o tym rozmawiali, prawdopodobnie już by było po zawodach. Ale z drugiej strony, oni wiedzą w tej chwili, gdzie on jest i w którą stronę się obrócić lufy. Tak. Ale to już zobacz, przestawia się delikatnie. No i kręci się tam, kręci tym foksikiem. Tutaj pojazdy przeciwnika gromadzą się w innym miejscu. Tak. Wydaje mi się, że tutaj dwa pojazdy mogłyby sobie spokojnie zostać na kapie, a w tym momencie, o właśnie, Skavin zjeżdża, ale to niepotrzebnie tym pojazdem, nie tym pojazdem, dokładnie. Nie tym pojazdem, trzeba było zjechać tutaj, Daryl powinien tutaj zjechać, ma najwięcej życia w stronę tego Foxa. No i to może się jeszcze, kurde, odwrócić. Tak. Tylko weź pod uwagę to, że ten Fox... są dwie WZ-ki, które no, są troszkę... Ale zobacz, jeżeli ten Fox objedzie tam dookoła całkowicie, niepotrzebnie wjeżdża na górkę. Tam z górki nie wiem, czy będzie w stanie tutaj... Bardzo ciekawie się ustawili chłopaki, dupami do siebie. Nie widzi. On będzie musiał stąd zjechać. Tak. Jedyne wyjście w tym sytuacji dla niego, szybciutki zjazd, szybciutki przejazd przez kapa, licząc na to, tak, że po prostu go nie trafią, bo po prostu ma za mało czasu, żeby jakąś inne taktyki kombinować, czy coś próbować zrobić. Nie objedzie ich w tej chwili już z drugiej strony, ma nie, po prostu za mało czasu. Jest jeden wyjazd pod WZ-kę i po prostu dostajesz szalę. O, jeszcze gdzieś tam zahacza o budynek, obraca go. No, jazda Foxem nigdy do łatwych nie należała. 4, 3. Tym bardziej, że go tu na pewno zżerają go nerwy. 1. No i w tym momencie toksiki, tak, obejmują prowadzenie. Tak. Gratulacje. Toksik dla toksików. Tak, dokładnie. Nawet jeżeli przeciwnik wygra drugą rundę, to i tak skończy się to remisem. Tutaj toksiki w bardziej komfortowej sytuacji. Udało im się w końcu wygrać potyczkę. Tak, wreszcie udało się chłopakom wygrać, tak powiem. Gratulacje, jak najbardziej. Tak. No niestety... No i nastąpi oczywiście przemieszanie stron. I ostatni mecz w tej lidze. Dokładnie. Zamknięcie całej ligi. Twarde pierniki kontra Sarmaci na ręcie. Mabzika jest wygrana, proszę, jak piszą.
odgryzają mu się chyba za te jego docinki. Chyba tak. Ale tak jak panowie piszą na Steamie, gratulacje dla wszystkich drużyn, ogólnie za udział w lidze. Oczywiście, oczywiście. W ogóle dziękujemy bardzo wszystkim tutaj drużynom, które do nas dołączyły, do tej naszej małej ligi. Naprawdę było świetnie, naprawdę piękne mecze, było co oglądać, było sporo jakichś tam zmian sytuacyjnych. Do końca, praktycznie rzecz biorąc, do wczoraj nie było wiadomo, kto tutaj wyjdzie na prowadzenie. I pamiętajcie, to jest tylko zabawa, to nie liczą się nagrody, tylko liczy się dobra gra. Dokładnie, my się bawimy, wy się bawicie. I o to chodzi, i o to właśnie chodzi. Tak. A więc startujemy ostatnim meczem w tej lidze. Dokładnie. Tutaj można powiedzieć, toksiki walczą tutaj o swój honor. Tak jest. Walczą o małe punkciki, których nie mają. Mam nadzieję, że zdobędą w końcu. Jakieś punkciki, tylko kwestia tego, czy to będzie jeden punkt za remis, czy będzie trzy za wygraną. Tak. Hey, wake up. I ruszyli. Oj, user was moved to your channel. Cześć. Oj. Cześć. O, witamy, dołączył do nas tutaj kolega z batalionu. No jestem ciekaw, jak to wszystko tutaj się potoczy. To jest ostatnia Tak, tak, w tym momencie to jest ostatnia rozgryweczka. Kolega, który dołączył, to kapitan Roy. Witam, ale witam. Zobacz, witamy. Zobacz, Spicho, w tym momencie Navi delikatnie zmieniło skład swój. Dwie WZ-ki. No i zobaczymy, zobaczymy. Tutaj Navi musi tutaj zdecydować... Tak jest. Ostro ruszyli tutaj w miasto. No i zobacz, tutaj można powiedzieć, że Fox, Navi... Navi... ustawił się wręcz wzorcowo. Bardzo miejsce do sprowadzenia. Co ciekawe, do tej pory żadna z drużyn nie posłała tutaj Foxa. No. I w tym momencie już Foxik prawdopodobnie widzieć drugiego Foxika. Też tak myślę, że on go tam zobaczył. Zaraz powinien też wyświecić chyba te erce, które tam są najbardziej z brzegu. Jak to z Pichu mi się zdaje, że oni będą grali bardziej defensywnie, jeżeli chodzi o Navię. Znaczy, Navi nie może tutaj grać bardziej defensywnie, bo remis oznacza przegraną. No tak. Przegrali tak. Poprzednią bitwę, więc tutaj muszą bardziej pocisnąć, że się tak wyrażę, albo skończy się to właśnie remisem. No muszą tutaj coś zadziałać, zobaczymy, jaki mają plan na drugą stronę tej mapy. Już tutaj delikatnie riposta śmignęła świętego, jeżeli chodzi o punkcika. Reszta drużyny na razie spokojnie, przyczajona, czekająca na jakieś okazje do ostrzelania przeciwnika, na jakieś błędy. Poustawiani. No ale nie powiem, w tym momencie riposta, stojąc tam na górce, praktycznie widzi tutaj całą lewą stronę mapy. Tak. I w tym momencie Navi bardzo ma dobre rozpoznanie sytuacji, co się dzieje na mapie. No tutaj Foxy puszcza rakietki, widzę w stronę WZ, tak? Rozpoznanie terenu. Nie no, na razie bardzo standardowo, czyli wszyscy czekają na ruchy przeciwnika. Mają przeważnie sporo czasu, to naprawdę nie ma się po co spieszyć.
Tak w rzeczywistości. Kolejne. Tam padają jakieś delikatne strzały. To wszyscy delikatnie się przemieszają do przodu. Klatka po klatce, że tak można powiedzieć. No tutaj riposta mógłby się troszeczkę przesunąć w stronę przeciwnika, żeby lepiej go wyświecać. No, dostał spota. Fox. Święty tutaj zasuwa ulicami. Być może zechce na plecy przeciwnikowi wjechać. No, skręca właśnie tam w stronę startu drużyny Nawie. Tak. Chyba będzie chciał jechać, wiesz? Raczej mi się zdaje, że on chce ich tylko wyświecić, wiesz? Albo ich postraszyć delikatnie. Mhm. No, gdyby mu udało się wyświecić te RC stojące tam na J5, mógłby je bezkarnie, wydaje mi się, przez jakiś czas ostrzelać, zanim by się zorientowały, co się dzieje. Tak, bez problemu żadnego. Mi się wydaje, że on to próbuje właśnie zrobić, wiesz, zobacz jak kombinuje. No ale w tym momencie próbuje tutaj, nie, tego murka nie da się przejechać. Nie, to nie jest możliwe, on musi pojechać dalej. No i teraz tutaj właśnie wyjechał z tyłu i zaraz zobaczymy, czy on będzie widział tego przeciwnika. My oczywiście wiemy, gdzie oni stoją, on się tylko może co najwyżej domyślać. No, kręci się w koło. Mam nadzieję, że nie zaatakuje drugiego murka. Bo nie wyjdzie tak samo. No nie wyjdzie, nie. Nie zobaczyły, wiesz? Dokładnie. Musi wiać. Naprawdę musi wiać w tym momencie. Bo inaczej to już jest po... O nie, zatrzymał się. To jest błąd. Tak, tutaj RC teraz będą mogli go pojechać. Tak, już. O właśnie, dostał pierwszą pesteczkę. Już i drugą. Nie ma świetlika. No. To był błąd. Mógł spokojnie stamtąd nawiać. Zobaczmy tymczasem, co się dzieje tu bardziej tutaj w centrum. Toksiki tam wjechały WZ-ami w centrum. Tak. Obawiam się, że przeciwnik może ich teraz zajechać z dwóch stron. Właśnie to robi, to robią właśnie w tej chwili. Tam na górce Quarry i Pompula. Właśnie coś chyba zaczęły działać dodatkowo. Tak, oni się chyba nie spodziewali tutaj tych pojazdów stojących tam daleko na górce. Będą mieli ich od boku. Oj. Z przodu ciężkie WZ-y, od boku RC. No praktycznie są... zamknięci, można powiedzieć. Tak. Tutaj jeszcze w centrum miasta też się oszliwują ostro. O, suwili sery, przewaga, tak, Nawie. Wydaje mi się, że oni w tym momencie zremisują 7-2. Nerwowo będzie gdzieś tam remis. Chyba Toxic troszeczkę nerwowo nie wytrzymał. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie był ten nerw. Tak, mógł spokojnie poczekać, mogli sobie tam stać. Ale mimo wszystko, pierwszy punkcik w turnieju zdobyty. Bardzo ładnie, fajna rozgrywka. Za duże nerwy Toxików, niepotrzebnie te nerwy były. Nie tylko batalionom, które z nami grały, ale także również wszystkim osobom, które spędziły tu z nami, mam nadzieję, bardzo miło czas. Co tam powiecie, chłopaki, na zakończenie tutaj tego turnieju? No, chcę podziękować ogólnie organizatorom za to, że nas zaprosiły, prawda, na ten turniej. Ogólnie wszystkim graczom, którzy brali udział w tej rozgrywce i ogólnie wszystkim ludziom, którzy oglądali streama, prawda? Oto paręnaście osób się przewinęło już przez tego streama w tym momencie, prawda, Tichu? Było to tak, tak, jak najbardziej. Oglądało. Także im też dziękujemy za udział i za obecność, prawda? Dziękujemy tak samo tobie, że komentowałeś to, jako tako prowadziłeś to wszystko, dawałeś nagrodę od siebie. To mi pojechał, jako tako. No dzięki wielkie! No jako tako, wiesz, trafiały się wpadki, wiesz, no nie będę ukrywał, kto robił wpadki, prawda?
ale ogólnie. No nie wiem, nie wiem w ogóle, nie wiem o co ci chodzi. Pijesz do tego Glizdeona, czy jak? Nie piję do niego. Nie żartuję. Bo ogólnie było bardzo fajnie, jeszcze raz dziękujemy, wiesz. I czekamy na Mam nadzieję, że jak będziemy organizować kolejny turniej, to też również się do nas przyłączycie. Tak samo i reszta batalionów, która tutaj wzięła udział. To na pewno będzie dużo chętnych, słuchaj. Nie mam nadziei, mam nadzieję, że tutaj też nikt nie poczuł się urażony. Po prostu nie byliśmy w stanie na ten pierwszy turniej zaprosić wszystkich. Nie wiedzieliśmy, czy damy radę z organizacją. Jak widać, dało radę. Dlatego też spróbujemy zrobić to na większą skalę. Zaprosić tutaj jak najwięcej tych polskich naszych batalionów. Stworzyć taką polską ligę i po prostu grać. Typową polską ligę, ale ja mam nadzieję, że w końcu Majkom się obudzi delikatnie. Zacznie po prostu dawać te lepsze nagrody, wiesz, wspomagać tych wszystkich ludzi, którzy to wszystko organizują, lepszymi nagrodami ogólnie. No wiesz? Prawdę mówiąc, tych takich większych turniejów za dużo nie ma, prawda? Nie ma. A ostatni, który był, to ten turniej angielski, ale on ile był? Z półtorej miesiąca temu? Tak, i też tam były delikatne problemy organizacyjne. Wiesz? No ale to pomijając to, zapraszamy oczywiście wszystkich jak najbardziej do oglądania kolejnych tutaj naszych edycji tej ligi. Ja przypominam, że niedługo startuje tutaj europejski turniej organizowany przez armoredwarfare.pl, na który można się już zapisywać drużynami. Tam nie jest wymagane bycie batalionem, tam się zapisują drużyny, także zapraszamy. Turniej odbędzie się w maju, nagrody będą naprawdę ciekawe z tego co się orientuję. A ja jeszcze ze swojej strony tutaj dorzucę, że w sobotę startuje 24-godzinny stream organizowany przez redakcję Ricochet Info, na który zostałem zaproszony. I tutaj każdy ze streamerów będzie miał do dyspozycji po 2 godzinki. Będziemy z wami się was tu zabawiać, będziemy mieli dla was tutaj nagrody, także zapraszam. Coś jeszcze, chłopaki, na zakończenie? Czy się żegnamy tutaj już ze wszystkimi? No to będzie mega wypas w tym momencie. Nie no, ja myślę, że trzeba już zakończyć już w tym momencie rozgrywki. Rozgrywki były fajne, ciekawe, każdy drużyny pokazały to co umiały, ciekawe taktyki. Dokładnie, na pewno na kolejne przygotują się jeszcze lepiej, będą jeszcze ciekawsze rozgrywki, będzie tutaj więcej batalionów. Postaramy się też, żeby te wszystkie rozgrywki oczywiście dało się zobaczyć, żeby każdy mógł zobaczyć swoją drużynę, którą tutaj akurat kibicuje, żeby nikogo nie pominąć oczywiście, a tymczasem już właśnie żegnamy się i do zobaczyska. Do następnego. Dokładnie. No, na razie. Ja uciekam już też. Na dół do chłopaków. Jasne, trzymaj się. No, na razie, tak. Dzięki. Ja tutaj od razu też powiem, że osoby, które się zebrały na streamie, żeby nie uciekały, za chwilę wylosuję dla was tutaj tego T-92. Jakaś tutaj szczęśliwiec odjedzie w nowym pojeździe premium, co prawda tylko drugi poziom, ale mimo wszystko pojaździk premium. Nie każdy go ma, niektórzy by chcieli, a nie mogą, a tutaj była okazja go wygrać. Natomiast dla moich ukochanych subskrybentów będę miał jeszcze jedną niespodziankę. Także nie uciekajcie, za chwilę widzimy się ponownie. Jak to się mówi, darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy, tak? Oczywiście. Mnie tam zawsze cieszy nawet najmniejsze jakieś rzeczy, które dostaję, ale i tak cieszą. Tak jest. Dobrze, ja uciekam. Tak samo życzę wszystkim miłego oglądania. No ja oczywiście gratuluję tutaj wygranej, tutaj w tym mini turnieju. Spisaliście się naprawdę nieźle tutaj. Pozdrowienia dla Goldeona. Słuchaj, to nie mi gratuluj, tylko drużynie, wiesz, bo to drużyna sobie wywalczyła. No myślę, że jeszcze tam się spotkam i będę mógł im pogratulować osobiście. Także my tutaj już uciekamy ze streamu. Trzymajcie się. User disconnected from your channel.